Proszę bardzo, witam serdecznie tutaj, bardzo kochanych widzów. Czekajcie, ja sobie bronię cię. Zanim Wolek Brączek, witam serdecznie, tutaj mamy najazd ogólnie. O proszę bardzo, nie mam amunicji do mojego pistoleta, ale za to mam. Do mojej pompy pięknej. O kurwa, on tu wskoczył! Pa, pa, pa! Że się nie zabił, ty jak tak poleciał. No tak daleko nie ma co strzelać. Ja próbowałem skuszy ogólnie, ale nie idzie. Ostrzeliłem go w plecy! Pa, jakie heady wale! A to ja dopalę mu heada z tego, z chyba. Ja też. W całym czasie musieliśmy. Ale gdzie są moje bełty? Chłopiec w wyskoku dostał. Dobra, chyba już. A nie, jeszcze tu jest na drzewie. Już nie. Daddy, nie? Gdzie są moje bełty? No tam, w tym ziomku powinny być. Chyba, że nie trafiłeś w niego. Dobra, wszystko mamy tutaj ogarnięte już chyba. Ale nas dojechać chcieli, co? Jo, ale dobrze, ten duży ziomek nie przyszedł. Koledzy, co? Moi. Ogólnie mamy zimę i zmierzamy w kierunku drugiej jaskini, ale musimy coś zjeść, bo tutaj widzę, że picie jeść chce bardzo mocno. Boże, ktoś się drze już. No ja musimy się przejechać, no bo kurde, tak powiem wam szczerze. Ej, mamy tutaj skutery? No są tam, gdzie Kelvin chyba. Gdzie Kelvin? Myśmy musieli się cofnąć kawałek, gdzie my potocznie. Ja bym szedł po prostu do tej jaskini, tutaj mamy blisko ogólnie. Dobra, to idźmy z buta, no i tak nie podjedziemy, ja racja. Słuchajcie, w ogóle przed to ja nie pamiętam, co to była za jaskinia w ogóle, nie? Ogólnie. Obstawiam, że to samo, co tamto. Czyli jeżeli chodzi, nic nie ma. No ciekawe, no zobaczymy. Ciekawe, ciekawe. Tu wejść, nie? Tyłu idzie prawej chyba. Proszę bardzo. Ja tu po skałkach możemy, no. Boże, jak świeci słoneczko ładnie. Nie wiem, czy my tu wejdziemy. Ja za Bronkiem biegnę, bo ale gdzieś w ogóle poszedł gdzie indziej. Kurwa, poszedł drugą, ale chyba. Ty, chyba tu wejdziemy tędy. Jo, powinniśmy dać radę, no. Nie wiem, ja kurde przypominam sobie tamtą jaskinię, że tam było wejście normalnie. Ja nie wiem, czy to czasem nie będzie jaskinia taka, że przejdziemy na drugą stronę góry, nie? Też tak może być, no. Nie, no zobaczymy, no. Po tej stronie mapy jeszcze nie byliśmy, ale więc... mi jest zimno. Żeby mi się przejść. No jo, zimno wchodzi ładne. O kurde, chwilę pobiegnę, już jest koniec. Ogólnie no, skuterami byśmy nawet tu nie wjechali, nie? Nie ma opcji. No to prawda. Nie to, że musimy sobie, słuchajcie, zestakować na tym, na naszym miejscu spoczynku, bo fajnie jakbyśmy wracali i mieli te skutery czasami, nie? No, no, no. Nawet głupi jeden, dwa, żeby se leżały. Boże, jak to wygląda. Poklonować to, bo jednak mimo wszystko zobaczcie, jak szybko my teraz się dostawaliśmy tym, nie? W ogóle to tego Meleksa musi, a ile da się w 3 osoby jechać Meleksem? Tak. Serio? Czy da radę? 4 nawet chyba. O kurde. Słuchajcie, jeszcze ogólnie... w ogóle przed odcinkiem, żeśmy chwilę siedzieli i rozkminiali. I dzisiaj chyba tak, ja bym poszedł poszukać w ogóle miejsca, w którym byśmy chcieli to robić. Bo mamy plan na budowanie. Tam, gdzie byliśmy teraz? No, bo teraz tak, słuchajcie, mamy taką opcję, że chcemy się pobudować, bo już tak konkretnie prawdopodobnie to już będzie też raczej ostatni sezon Foresta. Nie będziemy raczej robić później trzeciego. Może kiedyś w przyszłości, jak nie wiem, ta gra dostanie Bóg wie jakie aktualizacje. No ale teraz byśmy chcieli na tym sezonie, powiedzmy, skończyć go do końca. I słuchajcie, mieliśmy taki pomysł, żeby wybudować tak jakby jeden mur obronny, jedną wioskę i w tej wiosce każdy swój dom by postawił. Wiecie, to by było fajne, coś innego dla was do oglądania też niż jedną chatę, jak zawsze budujemy. I mnie gdzieś naszedł pomysł, żeby na przykład znaleźć jakąś wioskę tubylców i sobie ją wziąć randomową w środek tego wszystkiego. Z racji takiej, że po prostu oni mają fajne rzeczy. Tak jak czasami stoją te u nich dzbanki, te takie ogniska. No ładnie to wygląda i moim zdaniem nie byłoby tak pusto na naszej wiosce. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Ja bym w ogóle... Myślisz, że oni by się nie respili tam? Właśnie też tak miałem to powiedzieć. Myślę, że respili nie, ale mogłyby przychodzić po prostu do tej wioski, więc no dla nas spoko, bo byśmy sobie i tak dalej. Ale raczej respi się nie powinni. Nie powinni mieć coś takiego jak respawn tam. Dobra, ogólnie chyba mieliście rację z tą jaskinią. Tak. Więc jeżeli... Ja tutaj mam dziwne wrażenie, że obok tu będzie ta paralotnia. No, też tak właśnie miałem... Jo, tak jest, jest nawet tutaj. Jest nawet tutaj, widzę ją. Spoko, bo byśmy mogli paralotnią sobie polecieć. No tak, możemy, no. Byśmy mogli z góry poszukać miejsca. Wiecie, jaki pomysł mam? Gdzie moglibyśmy się pobudować? To jest jaka jaskinia. No. Pamiętacie tą wioskę z tym, kurwa, fotelem wielkim? No, to na plaży było. Nie, a nie, dobra. No. Tylko, że my mordo tam rozjewaliśmy wszystko. Chyba, że się to zrespiło. No ciekawe, no, ile puszek tu jest w ogóle, nie mogę podnosić już linii nic. A ja myślałem, że to jest... A gdzie ta paralotnia jest? Na górze tutaj. Na górze jest wszystko i tam są skrzynki i w ogóle jeszcze, nie? No, trzeba wejść do góry tu i tutaj będzie. Proszę bardzo, się nie pchać. A jo, co to jest tutaj? Dobra, już nic nie mogę brać. To jest wioseczka, jest no do git. Mamy lotnie znalezione, więc też możemy... A to ziomek zamarł sobie. A, nie mam kości, nie mam nic. Ale jebniemy tu w dół na tych paralotniach. Są jakieś skrzynki, nie skrzynki. Proszę bardzo. Dobra. Nie, no myślę, że to by był fajny pomysł, tylko byśmy byli mocno... O kur...
byśmy byli bardzo mocno wysunięci na... Gdzie to będzie? Tam. No ale to kurde, no po, mieliśmy wcześniej po tamtej stronie góry no bazę. Tak, po tamtej stronie znaczy, bazy, ja bym jeszcze się ogólnie ten, ja i tak na razie chodzimy, wszystko ogarniamy. Ja bym jeszcze dzisiaj teraz, jak mam paralotnie, się przeleciał, zobaczył, może znajdziemy jakąś fajną miejscowość, bo tych wiosek jest naprawdę dużo. Ale ogólnie, no ja bym się na pewno budował teraz po tej stronie góry. No tak, możemy po tej stronie gdzieś tutaj, no. No szczerze, to nie ma żadnego znaczenia. A to gdzie będziemy lecieć tutaj stąd? No, musimy sobie ją tam kliknąć. Czekajcie. A nie, macie tam, dobra. Lonek, daj! O, zbugowała się już, dobra. Nie, bo każdy ma chyba tam postawioną ogólnie. A, dobra. Ja nie pamiętam, jak się latało. No czekaj, ja sobie muszę włączyć ten radar. I w którą stronę wy chcecie lecieć niby? Właśnie, no. Tam, jak teraz migający punkt mamy z tyłu, jak jest na N, byśmy... Ale by na tej wyspie się zbudowała, to po ale drugiej to stronie mapy jest wygląda. Czekaj, o, tam, w tamtą stronę lecimy, czy nie? No to lecimy na drugą stronę góry. No to na którą wy chcecie? Na tą, tu? Ale po tamtej stronie nie budowaliśmy się, po ogóle po lewej stronie się budowaliśmy, a nie po prawej. Nie wiem, szczerze już nie mogę teraz się odnaleźć, bo mapę tak nie powiększę, gdzie no, możemy słuchajcie, no możemy po tej polecieć, stronie mamy wszystko ogarnięte, mamy żarcie, mamy wszystko wzięte, możemy lecieć na tamtą stronę góry ogólnie. No to możemy, no. Do tego punktu migającego. Daj Boże, żeby tam dolecieć. Tylko ten punkt migający, kurwa, to jest ten bunkier z tym ślimakiem. Bole, kurwa. Kurwa, ja nie pamiętam, jak to się latało. Dobra, jest, mam. Jezus. Ja pierdolę. Na sam dół mi spadła, nie? Pierdolisz. Ja podskoczyłem i po prostu zaczęła lecieć, co klikałem tam. Eską do góry lecisz, nie? Ja lecę i dołu. Klikam nawet. Tutaj zawiniemy za tą górą gdzieś i zobaczymy tą wysepkę tej, co jest. Że ona jest jeszcze dalej. A to nic nie szkodzi. Ej, może polecimy, wiem, gdzie polecimy. Najpierw polecimy dana za tej jaskini przy tym jeziorze tutaj. Ja, możemy, no. O ja pierdolę, jak ja wysoko lecę. No ja to samo, chłopie. Nie widzę tej wysepki nawet. Jest wiatr, są jakieś, ale... Jasna dupa, ja się tak nigdy nie leciałem wysoko. Ładnie to wygląda, lądujemy ja pierdzielę. Na tym jeziorze wtedy, tak? One zamarznięte. Jo, no. Ale na tym po lewej dla nas, nie? Na tym tak po lewej? Bardziej w środku, nie, tu no. Dalej, jak chcesz na tym jaskinie lecieć. Ogólnie, słuchajcie, ja bym, jak jesteśmy już w locie, przecież możemy kółko zawinąć. Ja bym na naszym miejscu, ja bym się przeleciał w ogóle i zobaczył, bo może coś z wysoka będziemy widzieć, jakiś fajny moment. Choć nie wiem, czy wioski widać stąd. Ale gorzej, jak wiesz, kurwa, gdzieś staniemy w jakimś miejscu i nie wiecie, jak wystartować, nie? Masz rację. A, bo tutaj, dobra, jeszcze dalej to jezioro jest. No jo, tutaj kurwa, jest. Powiem wam, że teraz najgorszy moment szukania, nie? Bo jest zima. No tak, no to prawda. No dlatego nie szukałbym, nie skupiałbym się na tym, tylko poleciałbym do tej jaskini. No na razie tu podążam w tą stronę. To ja będzie tam tutaj, dolecę, czy to będzie wyżej? Ogólnie jest jeszcze jakaś jaskinia na górze, nie? Nie wiem, czy wiecie. No jo, no. Lecimy na to duże jest, po lewej, tak jak Bronek? No tak, tutaj gdzieś, no. Takie duże. To jest wyżej gdzieś? Do tej jaskini, aczkolwiek... ten dobra, bunkier, wiem, która ten to jaskinia bunkier, chyba. Ten bunkier bym chyba odpuścił, kurwa, bo jak tam będzie ten ślimak znowu? A jo, no bo najgorsze jest to, że... Kurde, ja już jestem full w ogóle. Ja nie pamiętam ogólnie, bo ten ślimak ogólnie był później. Ja nie wiem, czy my tam karty nie będziemy jakieś potrzebowali, które nie mamy. Ogólnie, teraz przy tym jeziorze, co ty Bronek lecisz, to jest ta jaskinia z tym ślimakiem wielkim. Tak, tak. Bo... Nie, jaskinia nie, tak. Bunkier jest ze ślimakiem. Tak, bunkier jest ze ślimakiem, tak. A, no nie wiem, wiem, że pamiętam, jak kiedyś do was biegłem, bo mnie gdzieś zrespiło. Gdzie ty wylądowałeś? Ja gdzieś tutaj niżej po prostu zalądowałem, ale nie wiem, czy wejdę też tu, może? Ja lądowałem na jeziorze. Ja lecę, na razie mam jeszcze tu, o Jezus. Ale ja tak nie spikowałem do góry, dlatego teraz nie wiem, gdzie wyjdę w ogóle, tak szczerze. Szczerze mnie to tak niesie, że mógł lecieć. Na pewno słyszę ziomków, kurwa, to coraz niżej schodzę. Ja ląduję prosto w jaskini. Kurwa, zabiję się. Dobra, no, dobrze polecieliście, ja ciulowo. Ja chciałem oblecieć to dookoła bardziej. Ja wylądowałem idealnie, jestem w jaskini. Jak ja spróbuję tu jakoś odbyć, to... Może jest dzień nawet, jak ja lecę, nie? Proszę bardzo, to jakieś ziemeczki sobie wiszą. No tutaj powinnam coś mieć, żeby wliść, chociaż... Dobra, jednak nie. Żarcia mam, wszystko mam. Bombę mam. Ja przydałby mi się ten. Zrobić kewlarka albo coś. Ja mam full. A nie, ja mam tą złotą zbroję. Nie, dobra. Jest tą złotą. O Boże, Bronek, podchodzę do lądowania. Już w tą lotnię. Pierdoni. Paki, poczekajcie, czekajcie, biegnę już. Pa, pa, pa. Jak zdjąć tą złotą zbroję? W ekwipunku, po prawej stronie, no. Na dole masz. Po prawej na dole, no. To możesz jakieś ubrane sobie założyć, przecież się zagryzł u mnie. Proszę nie czekać na siebie. Dobra, czy ja dobrze biegnę, jo. A, dobra. Założę sobie ten paskudny pancerz. Gdzie ta nas jest? Biegnę sobie tutaj, ścieżką. Ja pier, jak ty jesteś daleko! No bo ja tamtędy obleciałem. Ale już biegnę bardzo mocno do was.
Trochę się męczę, ale to nic. Jestem jeszcze... Co ty, bo Mordak, patrzysz? Nie, zmieniam sobie, bo mi się nie podoba ten. Ej, może się napić z lodu. Czekaj, dobry. Kaszlę dostałem od tej wody. Ziomków słyszę tutaj, proszę bardzo. Ale ogólnie, no możemy ty. Możemy wejść do tej jaskini tu i wtedy możemy do tego bunkru pójść. Zobaczymy, czy będziemy mieli kartę w ogóle tam. Słuchaj, skoro my mamy go odkryte teraz, no to to jest kolejny bunkier, do którego powinniśmy iść, tak? To prawda akurat, no. Tak to by nam go nie pokazało, bo teraz pokazuję na tych laptopach to. Liopton. Poproszę Leiptona. Amunicja mi się kończy. Kurde, ja bym puszki chciał pootwierać. Ronek, nie chcesz mi puszek otworzyć? Mogę, a co? A czekaj. A mogę, nie mogę ci dać tego do konserw? Nie. Kurwa, mordo, ty w całej aparaturze chodź. Boże, ja też w aparaturze. Boże, jak ty wyglądasz. To dlatego wy tak długo lecieliście. A co? Bo tlen mieliście. Ja z tlenem leciałem. Unosiło was. Daj ci puszki. Kurwa, nie dawaj mi, ja ci dam otwierać. Paki, tutaj jestem, nie tutaj. Nie da się otwieracza dać. Proszę bardzo, podarować otwieracz. Nie da się, no bo to jest sprzęt taki, który ty trafia. Musi otwarte puszki mi dać, no tak, nie tak. Żarcie z otwartych puszek. Otwieraj puszki, nie strzelaj do mnie. Zaraz jebniemy do wody na 100%. Ej, może te, ja wezmę... Ja wezmę te, podnoszę, bo przecież kuźwa... A co, ty nie masz nic innego do jedzenia, tylko puszki musisz pieprzać? No kurde, ja mam tych... No właśnie, ja te inne rzeczy wolę zostawić, bo na przykład z ramenów można robić te zupy, nie? Ja wolę zupy zrobić, a ja z puszek nie wiem, czy tam coś się robi. Proszę sobie leki wziąć też, tak? Te puszki nie wyglądają zbyt zachęcająco. Ja tam lubię, bo to jest karma zakota. W sumie jo, to jest karma zakota. Kołta. Dobra, proszę biegnąć teraz. Ja chyba nie wiem, czy ja chcę tą złotą zbroję, nie? Ja nie, ja nie zakładam zbroję, bo ona nic nie daje. Już dobiegam, panowie. Ale tutaj sobie leżycie elegancko. Ale z czarna mnie rzuca jakiś? Lubi? Boże, faktycznie byłeś daleko, mordo. Witam serdecznie. Ej, cześć, to że otwartych nie mogę ci dać? Aha. To jebać mi wtedy, żebym tak najlepiej na. I pojedzone. Masz płatki. Jak mu rzucił. Proszę bardzo. Chodzimy? Ja idziemy. Proszę bardzo. Chyba, że nic nie wyskoczyło na mnie tu. Może? Lecę. Oho, we dwóch. Ktoś tam już warczy na nas. O kurwa. Jest zimno i mokro. Czemu ja nie mam do cholery tego? Boże, jak to się nazywa, nie pamiętam. Ja na dwie latarki będę leciał. Coś tu jest? Nie. Mi się skończyły w ogóle bełty od kuszy, nie? Tu też nic nie ma. Ja trzeba tutaj gdzieś iść. Proszę bardzo. Tak, ja wezmę i będę się z dzidą. Nie wiem czemu, ale to mi się nie przypomina ta jaskinia w ogóle. Jak nie, trafie. Ja też mi teraz nie. Albo ją pozmieniali, bo ona była tutaj. O, jakaś skrzynka tu jest. Ale skrzyń jest dużo. Ops. Tutaj po lewej jest bardzo dużo skrzyń. Zaś konserwy dali. Liny to mam ich od... Jak kurwa lin potrzebowałem wcześniej, to nie było. Tutaj? Jo. Czym tu ktoś mieszkał w środku. I się kurwa obudził akurat. To coś tu jest. Kurwa, chyba wiem co to jest jaskinia. Ktoś tam łazi. Biegnie. No to te, ufolutki. O kurwa, nie przeładowane mam. O Boże! Proszę im przeładować broń. Kulano dostała. Kurwa, oddawaj mi włócznię moją. Jaka twarda szmula! No, masakra. Ej, co jest z nimi? To jeszcze dziś jeden biega, dziecko. Ja pierdolę, jak to się... Dobra. Dobra, w dupie to mam. Tutaj coś jest. Bronę, chcesz dziabie. Sorry. Tutaj lina leży. Ja lin mam full. Ja, chłopie, to samo, nie mam co robić z linami. Nie mogę unieść lin. Skąd przeszliśmy, stąd? Idziemy. Ja, stąd nie przeszliśmy, musimy iść. Proszę na mnie poczekać, Jezus. Ręce wiszą z góry. I ziomek leży. Ja kurwa myślałem, że to jest drabina. Czekaj, ja rozświetlę tu, bo mnie to wkurza trochę. Proszę bardzo. Warczy coś na mnie tam. Dobry, witam. Kurwa, unik zrobił. Urwałem mu głowę. Ja mu urwałem, z pompy. Jak ja strzeliłem w tym samym czasie. To to. Kurwa, coś takiego nie było. Co to? Ue! No kurwa, jakie uniki robią?
Najlepiej się głowę tym urywa tą pompą jednak. Ej, nie było takiej jaskini, ona jest zmieniona. No ja jest zmieniona, 100%. Palę im heady. Ty poczekaj, muszę powycinać. Ło kurwo ty! Jakie one są mocne! Urwało mu rękę. Ej, można kewlarki z nich? Nie wiem. Nie można ty, to są jakieś inne. Może dlatego, że im urwało głowy. Czekaj. Ej, takich czaszek ja tu w życiu nie pamiętam, żeby takie coś tu było. Ej, dobra, to są inne w ogóle, nie? Tam jest jakieś wejście, czekajcie. Tam się coś świeci. Tam po lewo też się coś świeciło chyba. I o tutaj. Chodźcie tu na lewo może najpierw. Dobra. Tam nie nic nie ma, tu chodźcie, tędy. O Jezus, jak tu ładnie. Ręka. O kurde, narosło wszystko. Dobra, nic tam nie ma. To samo przejście. Dobra. Nic tu nie ma. Chociaż tutaj coś, jakaś dziura jest. Proszę, bardzo leki znalazłem. Jak czerwono tam. A nie, bo to my. Leki znalazłem. I amunicję. Tutaj. Tam, chłopie, coś się dzieje. To tam jakiś zjazd jest chyba. Nie było, to pierwszy raz widzę taką jaskinię. Ale była taka z jeziorem, dziwne, musieli ją przerobić chyba całą. O kurwa, złoto znaleźliśmy. No szkoda, że nie możemy. A tutaj nie przejdziemy już wtedy. A tutaj mnie ciekawi, zobacz, tak by jakiś ślizg był tam. Tam nie wleziemy. Dobra. W tym pomieszczeniu jest lina i do góry się wychodzi. Ej, pan C tam jest. Przejdziemy to naokoło i tamtędy będziemy wychodzić, bo pamiętam, że kiedyś to przyszliśmy. A jak tu wejść do góry? Tutaj. Pokaż. Bo tu jest pełno tego. A jak wy tu weszliście? Ja skoczyłem po skałkach. Ale słyszycie jak tak, jak wiatr wieje? Aż mi się zimno zrobiło. Trzeba nurkować. Dobra, pokaż mi ten sprzęcik do nurkowania. Tutaj. O, proszę bardzo, płetwy. Tutaj aparat i lecimy. Proszę za mną. Patrz, czym pan C płynie, krawler. Chłopie, ja bym zawału teraz dostał. Patrz, jak was zmieniam teraz. Może teraz mnie już wyprzedził. Ja zapominam o tych płetwach. Tutaj. Wypłynąłem gdzieś. Można wypłynąć już. O kurwa mać! Ja pierdzie wystraszyłem. Kurwa o. Mordo, jebni jej. Jak się wystraszyłem, chłopie. Utopi się. Dobra. Jak się teraz wystraszyłem. Ale mówiłem, nie? Że na pewno będzie zaraz płynął. Czekaj, wymienię sobie butle. Dobra, kurteczka. Ale nie płyniemy już, Nie, zajmij sobie. Nie mogę użyć butli, nie wiem czemu. No to tak nie płyniemy już. No, ale chciałem sobie wiesz, na pewno. Do góry gdzieś. Fajna jaskinia, aż płaci. To jest jakiś lag był, więc tu będzie grubo chyba. A tu nie będzie to takie pomieszczenie, co to u tego gościa ten zegarków będzie? To jest to zaraz coś wielkiego? Możemy iść na lewo albo na prawo. Idźmy na lewo. Dobra, nurkowanie tu jest. Nie, tam przejście jest jakieś. Dobra, jest przejście. Przecież nurkowanie też tu może być. Nie, tu trzeba przepłynąć. Nie ma nurkowania teraz. Ale ja nie wiem, czy nie szedłbym tam. Ej, dzieci. Czekaj, Mołotowa walnę. Może, bo to będziemy się godzinę bawić. Na sprzęt ściągnąć, bo... Znowu założył. Czekaj. Czemu ja mam na... Co to jest? Na piątce... Aha, ja nie mam Mołotowa. Tu jest lina po prostu do góry. Musimy, no nie, to musimy wrócić, no. Czekaj, Mołotowy robię. Ten jak rzuca tu. Chodź, wracamy. Używa, zaś mi się założył ten sprzęt. Tutaj, zapraszam. Mogę 6 rzeczy stworzyć, nie wiem. No bo tam jest lina do góry, to na razie sprawdźmy tutaj. No. To myślisz, że to jest wyjście tu? Być może. Ale jak nie byliśmy tutaj, to możemy zobaczyć, nie? No to by musi coś być, musi tu jakaś rzecz być. Fakt. Bo to jest grubo. No, widzisz tam pancerz coś wyjada z kogoś. Czekaj, podpalimy to? Dawaj. Szczerze, tu chyba nic nie ma, tak mi się wydaje, chyba że tam coś na lewo jest. Czekaj, rzucam, żebym was nie trafił. Gdzie ona jest? Podejdź tu. Poranek, weź mnie, przepuść. Dzieci biegną. Nie widzę jej. O kurwa, polas. Tu jest, do góry w las. Gdzie? Tu.
Boże, broń jest! O kurwa, jaka broń! Jaka broń? Karabin jakiś! To ja broń rzucam, uciekaj! O kurwa, Max, co mi zrobiłeś? Zrzuciłem kurwa Mołotowa, ty nie bałeś się to! Ja podpalam ją. Czekaj, chcę to zobaczyć. Szybko. Gdzie to jest? Tutaj. Kurwa, karabin, nie? Kurwa, gdzie jest karabin? Mam tu, ja już wziąłem. Mam. Pokaż. Strzelaj, kurwa, mam jetek. Ej, Thanos, gdzie? W którym miejscu ty go masz? Po lewej. O kurwy syn! O kurwa. Gdzie on jest? Tutaj ziomek ma w ręce, tu. Jaki ziomek? No tutaj. Podniosłeś? O jaki ma namierzanie! No nawet mi nie mów, nie? Chłopie, jaka broń. Ej, jak tu? Po lewej stronie, po lewej stronie. Ha, to jest karabin. Japi, ja mówiłem, że tu coś nowa ta, tak jak myśleliśmy. O stary, karabin jest jedno. O kurwa, co straszysz? Noga poleciała dla jego. Coś tam do góry jeszcze musi iść, ale ile ich tu w ogóle wisi, nie? Ciągniętych do tego śluzu, zobacz. Tu kolejny. A skąd ta amunicję do tego brać? Nie wiem, coś tu, z którego leżała, tu leżała na dole. Jakaś amunicja. A ja jest. Tutaj coś jeszcze jest. Kurwa, co to? Pier! To jest snajperka! Tutaj mi się wydaje, że jakieś chyba lepsze bossy będą, nie? Do upierdalania. Poczekaj, idę tu w lewo, pójdę się tutaj, przejdę. Tutaj było ten. Najlepsze stworzenie amunicji, do broni praktycznie w ogóle. Dobra, nie musicie tu iść, nie ma nic. Nie musimy, no, możemy tam. Musimy tam po tej linii teraz, no. Ale a, dobrze, po tej linii, poszliśmy. A tam u góry nic nie ma? A tutaj co jest za przejście? Chodźcie na mnie. O kurwa, co to jest? Tu nie byliśmy, chodźcie tu. Czekaj. Tutaj. Tu jest jakieś przejście jeszcze. Szedłem to przez sekundę, mi nic nie zauważyłem. A jo, faktycznie ty, to się rozgałęzia. No zobacz, jakie to wielkie się robi. Kurwa, my tędy nie przyszliśmy czasami? No tak było. Tak to kurwa no wygląda. No tak jak przyszliśmy, ogólnie. Ale płynęliśmy to, więc to niemożliwe. Po wypłynięciu, jak za chwilę nie, tu będzie woda? Nie, szliśmy tędy chyba. Aha, nie. No jak, wypłynęliśmy tu stąd i poszliśmy prosto. Ej, to jest to mordo, co patrzyliśmy tutaj przez ten. A no jo, racja, no. Nie przeszliśmy stąd. Nie, tu, wypłynęliśmy stąd. Stąd nie, wypłynęliśmy. Nie, tak, nie. Załóż się, że wypłynęliśmy stąd i poszliśmy tu. Od pan razu. Pan se tu leży, nie? Jo, w sumie nie. Racja może być, no bo tutaj mnie tam. Na 90% jo. Tędy, bo tutaj po tej skałce skakaliśmy. Jo, prawda. No to musimy tu wyjść i iść na ten, na lewo. Proszę mi pomóc, rękę podać. Proszę za mną iść. Ops. Jest no mokro tu... i śmierdzisz. Tak mi pisze. Może bo tego sprzętu mi nie założy, bo... tylko ściągać będzie 1000 razy. Proszę bardzo podejść tutaj do mnie. Do widzenia. Jak to będzie? Tak, to jestem silny, bo to najbardziej easy chyba ta. No nie wiem, że to będzie wyjście przez jakieś... Ale nie było ich tak dużo, tu szczerze, chwila skale jesteśmy. Dwa segmenty i my byliśmy w tej głównej tej. Gdzie była broń? Dobra, tutaj też coś jest. A nic nie ma w drugą? A, chyba, że jest dalej jeszcze coś. Ja jeszcze jest. A, no to widzisz. O kuźwa! Złote te! Szok! Coś wyłazi z ziemi! Ej, wyłazi coś z ziemi! Palicie no kurwa. To! Kurwa! Pale. Czekaj. No zmieniaj, kurwa, godzinę będziesz zmieniał. Wyszło, a to pies. O kurwa. Na mnie jest kurwiony. Kurwa, nie przeładowany. Pierdolę mu. O chuju, nie trafiłem. Łe. Ile ich tu jest? Dobra, leżą. Rękę mu urwało. Ktoś się postrzelił. Można strzelić. Kurwa, poczekaj. A, myślałem, żeby wycinać jak go postrzeliłeś. Powiedziałeś, że już. Dobra, mi się udało. Git. Ja pierdolę, ale pierwszy raz widziałem jak psy wychodzą. No z ziemi chłopie wyszedł normalnie se. Porumbane. Wow, fajnie. Muszę pójść ciebie do bieg. Ślimak będzie tu pewnie. Ty. Ja pierdzielę, nie?
O kurwa ty. O, trzeba coś rozwalić. O. Dawno nie było. Fajnie! Powinno częściej takie coś być. Krzyż jest, chłopie, nie wiem. Coś czuję, że to będzie grubo. O kurwa. Zjazd. O ja pierdolę. Nie ma drogi powrotu, panowie. No to nie będzie jednak taka easy wysta. Jednak troszkę tu pobędziemy. Tak za 2 tygodnie gdzieś. Ja mogę tu być całe 2 tygodnie, to jest mój asyl. To jest ten. Ale tu po startom. Dobrze, mam test, kurę z niedźwiedzia. Na sobie to akurat. Pomoże mi. Jak tyle zostałem, bo zawadziłem jakiś stalagmit. Przepłynąć, dobra. To było chyba z tym płynięciem takim. Ej, a my tu nie byliśmy. Nie podpływaliśmy tutaj. Nie, chyba nie. Nie wiedziemy w tej, co ostatnio byliśmy jaskini? No ciekawe. Nie. No tu, to ten zaułek, teraz ten zakręt i wszystko, to wygląda jak to, co byliśmy już. Znaczy nie ma szans, żebyśmy... Nie, chyba włączyli takiego się. Wielkiego, takiej przestrzeni chyba nie widziałem jeszcze. To jest ogromne. Czy tam nic nie ma po prawej? Światło jest. Tam do prawej też można iść jak ktoś. Amunicja? Jak witam mi to wygląda znajomo ogólnie. No. Gdzie idziemy, lewo czy prawo? Nie wiem. Nie wiem, to jest takie chłopie ogromne, że nie wiadomo gdzie iść, tak szczerze. Nie wiem, ja mam wrażenie, że ona się łączy z tamtą, co byliśmy ostatnio. A to w sumie było spoko, byśmy tam wyszli przynajmniej. Mhm. Bo jest powybijane to wszystko. Boże, ale jaki tu jest otwór na środku w ogóle, co woda płynie. Kurwa, nie kojarzę tego. Tego tutaj nie kojarzę. Proszę bardzo za mną iść. Czekaj, tu jest jakieś przejście, pany. Wejdę, zerknę tylko. Ja się nie łączy z tamtym właśnie, co było po lewej. Pierdolę, jakie to jest wielkie. O. Masakra. Nie widziałem. Nie wiadomo gdzie iść, chłopie. Deski. O kurwa. Ej! Tu nie był ten, co go rozjeba... Nie. O Jezu, ty jak... Przez takie coś nie szliśmy chyba. Nie, co ty? Nie ma szans. Żeby na ukusku iść taki nie kawał. Nie wiem, czy my tam czegoś nie zostawiliśmy, nie? Ale nie. Nie wiadomo, w którą stronę mordo iść w ogóle. Musimy iść po kolei wszędzie. A pierdolę, świeci. Boże, na czerwono coś się świeci. Fajnie, jakby tu się droga kończyła, byśmy musieli wrócić na pewno. Dziwne tu jest. Ej, co, czym nie ma niczego, to jest... jest tutaj coś świeci. Tam się świeci, po prawej na żółto chodzi. Stary, ja już nie pamiętam, gdzie my poskręcaliśmy, nie? Tutaj. Dobra, jest jakiś plac. Coś się dzieje w końcu. Ale to jest tak wybite wszystko. To amunicja. Jest dziwne. Amunicja. Mega dziwne. Słyszycie to? Nie. Ej, amunicji jest tyle, jakby tutaj... miałby zaraz kurwa, wojna. Ile amunicji jest, ej. To jest tyle amunicji, jakby wojna zaraz tu kurwa miała tam być. Jest do płynięcia na lewo, jest nie? Jest do płynięcia, ja nie, a co z tamtym resztą? Ej, cofnijmy się na chwilę jeszcze tutaj, bo ja miałem tam jakieś przejście na żółte. I wiedzieć, gdzie teraz chodzić w ogóle. No tu można płynąć. Ja bym chyba nie płynął, ja bym się cofnął, no. Możemy iść wtedy. Gdzie da przejść? Ej, może byśmy się zapisali, co wy na to? Możemy, jak najbardziej. To jest kurwa już wszystko. Nawet głupie wywalenie teraz by... No a boję się, że jak jest tyle amunicji, to coś tu może być. Może to piekło zrobili znowu. O kurwa, przepraszam. Podwójny namiot. Nie przecieknie. Nie mam patyka. Nie mam patyka. Ja pierdolę. Jak nie mam co? Patyki, co jest? Ej, nie mogę podstawić, ty. Kurwa, ognisko zrobiłem. Pisze mi, że nie mogę podstawić. O, od tej strony można. O, jest, było. Ja jest, podstawiam jest, już. Jest źle. Wielki namiot, wersja premium. Kurwa, takiego jeszcze mu nie spali. Proszę bardzo zapisać. Patrz, śpimy, chodź, jestem senny, śpimy? Będziemy się przekimać, no. Będziemy mieli więcej siły trochę. No, przekimamy się to, ale plandekę podwiała, taki przeciąg tu jest, że daj spokój. Nie wiem, czy chodzi. Za nami stoi jakiś troll wielki. Nie wiem, czy chodzi, nie będziemy. Jo. Klimak ogromny, o. O, jasno. Ale super. Bo kurwa, myślałem, że coś. Na razie to trzeba by coś zjeść, bo jest lipson trochę. Pomiga tak, że daj spokój. Tam kurwa widziałem na żółto coś świeci. Ja, to ja. Czekajcie, bo ja jem wszystko co można. Dwie kolki wypiję. Ja karmę dla kotów jem.
Gitar, można iść. Dobra, wróćmy, zobaczmy, co my tutaj mamy. Tutaj do lewej też coś jest, można przejść sobie. Tam przejdźmy tamto. Dobrze, nie można. Dobrze, to jakieś połączenie jest tamtą, ale jednak nie. Kurwa, jakie... Czekaj, przyszliśmy przed chwilą? Tu nie. I wrota do piekieł. Aha, okej. Okay. To ja już teraz się pojebałem. Ja też nie wiem, skąd my przyszliśmy, tak szczerze teraz. Jo, my na kucaka gdzieś szliśmy. No, to gdzie to jest? To kucaki. Czekaj, ja se muszę... Ja pierdolę, tu też jest do płynięcia. I teraz co robimy? Pójdźmy tu. Ja bym płynął tam, bo tam była butla. Skoro tu nie ma butli, to znaczy, że stąd się pewnie wpływa od jakiejś jaskini. A skoro tam była butla, to po to, żeby ją wziąć i tam płynąć. Uj, to możemy iść tam, no. Ja pierdolę, nie? My to przecież nie musimy... Da się tu jakiś znacznik, nie da się jakichś znaczników porobić tu? No. Patyki, to... można pobijać. Mogliśmy patyki, słuchajcie, chyba trzeba się tak robić na sam razem. No bo tak to przecież nie zwiedzimy wszystkie. Jak to jest takie ogromne, to daj spokój. Tu na lewo chyba było? Ja nie pamiętam. Stąd przyszliśmy. Skąd my przyszliśmy? Stąd szliśmy, to tutaj idziemy. Tak, na lewo. Ja bo na kucaka tam szliśmy, dobrze. Ej, macie patyk, to wbijcie przy tym przepłynięciu tutaj. Mamy namiot, więc wiesz. A, namiot, to jest, dobra, to chuj niech zostanie. Gdzie to było? Gdzieś tu. A tu my nie szliśmy? Tam dalej? Ej! Kurwa, kojarzę teraz te. Aha, to jest takie wpłynięcie tylko. Dobra, tu się zjeżdża. To tu jest zjazd jakiś. Dobra, ciul. Czyli tam musimy płynąć. To tam musimy, no. Kurde, to my stąd... Kurwa, ty to my stąd przyszliśmy wtedy. Jak? Nie, mordo, my od razu jak wpłynęliśmy dzisiaj, nie? To od razu były wszystko metalowe, złote. Jak dworota do piekła. No przecież tu nie mieliśmy, bo zbieram, dobra. To idziemy tam płynąć wtedy. Czekaj, gdzie ja poszedłem? Tu musimy i na prawo. Masakra, o, że my od razu tego sprawdziliśmy. Ja byłem pewny, że to trzeba wpływać pod wodę, a nie, że tam jest przejazd. Tak samo myślałem, ale dobra, no. Tutaj będzie wpłynięcie wtedy. Sprawdźmy, co my tu będziemy mieli. Można się wyczołgać i iść tam, nie? Na te wielkie pomieszczenia. Gdzie wyczołgać? Pod tą górę tam? No to co się czołgaliśmy tu, no, i tak, tam tak, wielkie, no, pomieszczenia, bo ja przecież wybrałem pierwsze lepsze... Stąd i tak wejdziemy tam do tych pomieszczeń. Że tutaj też jest przepłynięcie, po prostu nie trzeba nurkować. O, no to z jednej strony dobrze, to prawdopodobnie wyszliśmy tu, co byśmy ten. Ej, tu jest za cicho, no. Teraz za cicho. Ej! Amunicja, no, tu jest, chodźcie. Dobrze. Okay. Tam, dobra, już biegnę. O, jakie przejście tu jest. Boże, nie pomyślałbym. Flary mam pełno i wszystkiego. Lików też. Idziemy dalej wtedy. No słychać wodę gdzieś tu. Zaraz, że wyjdziemy tutaj, gdzie byliśmy, na tym środku, jo. No dobra, tego środka było naprawdę dużo. I my tu poszliśmy jakąś tą, małą tą. A tutaj coś? Ja pierdolę. Ja sobie jeszcze, nie wiem, gdzie jesteśmy, nie? To jest sobie jeszcze dookoła, chłopie, to wszystkiego tu. Tak, bo jeszcze nie byliśmy w jednym miejscu. Granat u chłopa w ręku. Ale czemu tu jest tak cicho? Nie ma nikogo. A tu nic. Ale nie ma. Tutaj. No nie. Zdaje się, że gdzieś tu... O, nie, to nie tutaj. Słuchajcie, zgubić się tu raczej nie da, bo tu wszystko raczej się łączy ze sobą. Po prostu możemy... A skoro my jesteśmy w tych podziemiach, tutaj nie byliśmy chyba. Zjazd. Znaczy zjazd od każdej strony. Nie, kurwa, byliśmy tu. Ty, już kurwa nie da. Przyszliśmy. Na prawo? My stąd przyszliśmy, stąd co by ta nas idziesz. Stąd przyszliśmy. I tu nie poszliśmy tutaj. No to idziemy tutaj wtedy. Stąd przyszliśmy, bo wzięliśmy tych ziomków i poszliśmy tam. To tu teraz. Kurwa, jakie tutaj wielkie, no tutaj wielkie. Ale to wygląda jak z poprzedniego, kurwa, tego momentu, co tam kiedyś szliśmy tu. Dobra, coś tu się świeci, no zobaczymy. Jakaś ścieżka jest, więc sprawdźmy. Tu jest coś do przejścia. Ja, dobra, widać, że nie byliśmy, więc luz. O chuj. Krzyże wiszą. O Boże! No bo chciałem przebić tu na górze jeszcze. To się nie przejdzie, pa. A nie, przejdzie się, dobra. O, kurwa. Kurwa. Bo już kurwa mi by się wyciągnął. Ja pierdolę. Ej, coś trzeszczy. Nie ma drogi powrotu.
No to, te krzyże. Już, ej, to już pokazuje, że tu kurwa drogi powrotu nie, nie ma, jest, nie? Nie, jest lina. A nie, jest lina, ty dziwne. Kuja, chciałem... Coś się tu tłucze, chłopie. ...dodać, a tu chuj. Powiedziałeś, że lina. Gdzie my kurwa idziemy? Ja tą linę odciąłem, jak coś, sikierą. Lewa, prawa. Prawa do płynięcia widać, że jest. Lewa. Dzięki. O kurwa! Ja pierdolę, co nie strasz mnie! Co ty kurwa odrywałeś? To dziecko było. Dziecko było, ja pierdolę. Ja chłopie, musikać strasz za szany cały. Jak ja się normalnie co ja wam poradzę, no też się wystraszyłem, kurwa. O, tu jest do płynięcia, bo jest butelka. O, astronauta, witam serdecznie, koleżko tutaj. Co się stało? Nie wiem, nie czaję tego, że oni nie dali tu żadnych bossów, nic. Może płyniemy do jakiegoś wielkiego ogra. Do jakiejś największej dziewicy niepokalanej tej mapy. Kurwa, założyłem. Która dziewczyna będzie strzelała w nas. Nie przypominam sobie, żebyśmy płynęli przez takie coś. Nie, dla mnie to raft jest chyba. Ja wiem, tak tutaj tunel takie to, było. To mi się przypomina, jakby się tu dopłynęliśmy i żeśmy się wracali. Bo tu był zjazd z tego, z góry. No ale tu widać. Dobra, pod wodę. Pójdźmy, szlakiem. Miejmy nadzieję, że nic nie ominęliśmy. Że tu nie było już jakiejś jeszcze zajebistej broni. To mi się kojarzy, to mi się kojarzy. Ten zakręt. Ciekawe, czy nie wypłyniemy w ogóle do góry gdzieś. Ale kurwa, to by oznaczało, nie? Że ostatnio co byliśmy, nie? Na tej... Kości Fezdu. Jest namiot nasz, kurwa, stary. Aha, no to czyli... Namiot jakiś. Namiot nasz, stary. Aha. Czyli to jest to, co my byliśmy, tylko tam my nie zwiedziliśmy ostatnio. Tych rzeczy. Dlatego no, nam tak się tak dużo kojarzy i dlatego tak jest tu pusto, bo my wszystko wybiliśmy. Wow. Ta, i tu był ten zakręt, co my się biliśmy z tymi chyba. Jo! Nie, to kurwa, nie jest tu tak. Piorun napierdala w coś. Kurwa, to jest coś nowego! Co to jest? Statek kosmiczny jakiś, zobacz to. Co to chuja? Ej, co to jest? Muzyka mi gra jakaś. Mi też. Jakiś, to jest statek kosmiczny tych astronautów. Jak mogliśmy tu kurwa nie przyjść, jeżeli jest namiot? Nie, no my tu byliśmy. Kurwa, co to jest? No a czemu nie podeszliśmy tu? No bo tego nie było, to pewnie się podłapało. Pioruny z nieba biją. Dobra, chodźcie od lewej może, co? Ej, żeby was nie będę mówił jak. Trzeba to obejść chyba. Tu jest wejście do niego, chodźcie. Do środka można wliść. Czekaj, tu są astronauty jeszcze. Mordo, żeby nas nie zabiło. Zapiszmy się może, No zapisywaliśmy się niedawno. Boże, to są krzyże. Kurwa, co tu jest? Ja pierdolę, gdzie my jesteśmy? Co to jest? A tu zbroja jest chyba. Jo. Druga? Jo. Pojebane. Coś tu jeszcze jest w ogóle? Nie mogę wziąć ze zbroi. Pojebane, statek kosmiczny dodali. Kurwiciny. No nic, tu nie ma wtedy. Ale wali pierunami. No. No ale to skąd to kurwa wali? Tu musi coś być jeszcze, niebo nie. Do nieba albo do piekła idę. No nic tu nie ma przecież już, nie? Ale jak tu nie ma w ogóle tych? Pa, ej, nie da się tam do góry wejść? Nie, ty to się otwiera, aż tam na górze, zobacz. No jo, no. No tutaj ziomek leży. A tutaj byliście? Ja szedłem tutaj. Tutaj da się do góry, się da. Nie szedłem już. Chłopie, tu da się gdzieś... Kurwa, to zaraz dojdziemy do tego. Hefajstosa będziemy mieli tu, chyba. Jo, pier... Ty to się to prowadzi do samej góry. Nie chcesz miniaturki zacyknąć? My jak stoimy i ten piorun napierdala? Nie wiem właśnie. Jo, jest, to ty, musimy to zniszczyć, obstawiam jakoś. Nie, to się dalej idzie wtedy. Nie da się. Jak ci biorę, podpalę to. Podpalę to. Tu ziomek, tu jest lina do góry. Czekajcie, mołotowa zrobię. O kurwa, spadłem. Ja pierdolę. Gdzie on jest? Na tam dół spadłem, kurwa. No ale to bym mam tam jechać z tobą, nie? Nie, spadłem po prostu, kurwa, do jakiegoś klifu podszedł i spadłem, zsunęło mnie. Poczekajcie, chłopaki. Co, wychodzimy do góry jeszcze, czy sprawdzamy ten dół tam? A co tam na dole masz jeszcze? No tam obeszliśmy od prawej strony. No, wszystko obeszliśmy, jak był nas namiot, to znaczy, że byliśmy tam. Tu się zaśliznąłem po lewej. To kiedy ten tutaj jebnął ten statek? No nie wiem, no idziemy do góry ja sprawdzić wtedy. Ja pierdolę, na bronkę kliknąłem. Bo ja mam latarkę? Nie. Już mam. O stary. Tego się nie spodziewałem. Tego się też nie spodziewałem. Ale ze dwie zbroje?
kuźwa, i my musieliśmy tu być, no bo nami... Chyba, że to się dopiero odkryło teraz, jak poodkrywaliśmy dalej. Aha, no myślisz? No tak na pewno, no chłopie, byśmy to widzieli na 100%. Co teraz? Alina jeszcze wyżej. Ej, w Stary Forest mi się przypomina. Spadłem! Ja pierdolę, nie. Czy jeszcze nie? Żyję. Ja miałem to samo, nie przejmuj się. Weź leki. Czujecie tą linę? Naftą jest. Naftą? Nasączona. Bronek chyba podpala od dołu. Kurwa. Poczekajcie, bo jak jebnę jeszcze raz, to się zabije. No to trzeba się odsunąć od wejścia. Dlatego ja od razu się odsuwam i czekamy tu na górze na ciebie. Rzucić ci Mołotowa? Bronek, gdzie jesteś? Halo? Bronek, tutaj, tutaj! Gdzie on nie? Ten jak patrzy w dół. Ale się poszli zdjąć. Boże, chciałem jeszcze leki wziąć, bo też spadłem. Ale strzelę w linę, myślisz, że przerwią czy nie? Lepiej nie patrz. Nie? No, abym spróbował. Ale nie, bo jednak jak ten gościu, co wisiał na tej linii i się strzeliło do niej, to ona odpadła. No. Ale tam dobra, nie spadnie. Nie? No to próbujemy. Ale zajebiście. Czekajcie, ja muszę leków zażyć. Jak on się buja, chłopie, na tej linii. Kości. O, czekajcie, ja sobie użyję tego, bo sobie liny będę miał tak to. Czekajcie. Znowu lina do góry jest. Czekajcie, tutaj jest skrzynka jakaś. Czekajcie, dajcie mi się zrobić te. Nic specjalnego, tak szczerze. O kurwa, jak wysoko znowu. Idziecie? Ja. Tego się nie spodziewałem, że coś takiego tu będzie w ogóle. Jak wyjdziemy teraz, jeszcze raz się zapisać znowu. Jednak fajnie było poczekać te parę miesięcy. Bronek, przechodzę przez ciebie, ja widziałem twoje płuca. Fajne? Takie, 2 na 10. Czarno strasznie. Trzeba mać jakieś stonogi tu wiszą. Ja jak to się buja, nie? No ale nie rozumiem, czemu oni nie dali tu bossu za żadnym. O kurwa! Ja pierdolę, co? To? Nie wiem. Ej kurwa, spadło! Spadły z góry. Ej, patrz tu! Stąd pospadało. Dobra, na prawo musimy. Ej, to jest ta piniata, kurwa. Piniata. Gierkami. Dlatego, że kurwa widać, że to gierki też wyjadł już. Panowie, butla. Z okazji wątroby i płuca. Szykuje nam się leciutkie nurkowanko. Można się napić nawet. Kurwa, jak ciemno. Jakieś wrota do piekła są tu. Znaleźć przez coś takiego? Chyba nie bardzo. Nie wiem. Ja może to się zwęza. O Jezu. Zdrowie? Na zdrowie. O kurwa. Jakie to jakie wielkie to jest. Kurwa, że ja sobie nie wziąłem tych płetw. Też nie mam założonych. Budla mi się zaraz skończy. O, można wypłynąć do góry. Dobra, tu jest jakieś wyjście, czy co to jest? Dobra, tu ziomy. O kurwa! Krzyż wyciągajcie. Krzyż wyciągnij. Już, czekaj. Pal to. Jeszcze idzie. Tu jest, na lewo. Na skałce. Patrzcie, do tamtego się wróci, wytniemy go. Patrzcie się na mnie. Czekaj na Bronka. No zdąży. Ja tu palę następnego. A gdzie my krzyż znaleźliśmy? W czym? Nie pamiętam już. Dawaj go, Bronek. 3-4. Ciągło mnie do skały, chłopie. Jest ci zimno i mokro i śmierdzisz. O kurbo. Tego się ja nie spodziewał. Dobra, ja wychodźcie z bronią, ja z krzyżem będę chodził. O Jezu, ile kości tu leży, nie widziałem takich pozłacanych kości jeszcze. Do góry zdać. Ej, na pewno przeszliśmy wszystko, czekaj. No nie ma innego przejścia tu. To ma kości na sobie, Bronek. A co? I go mijam, ba. Ja pierdolę, co za debil. U mnie, co on zrobił? Fajna masz skrzela, Bronek. Patrzymy, ktoś podpala linę u góry. Wiecie, jak ostatnio tymi główkami zwierząt trzęśliśmy, nie? Czekaj, poczekam, aż Bronek wejdzie, żeby mnie rzuciło z liny. O kurwa, to o kurwa, ty. Tutaj leżą sobie ludzie normalnie, widzą. Ludzie se leżą, kurwa. Se leżę w klapkach Nike. Ja... Ej, tam jest przejście! Gdzie?
tam co ci ludzie leżeli, było chyba taki mały otworek, że byłoby przejście, ale kurwa... Zajmę się zaraczenie. Nie? Na taki był otwór, więc ciekawe, czy byśmy się zmieścili właśnie. Nie wiem, jakbym się puścił, to pewnie bym spadł na sam dół. 100% jestem pewny. Dobra. Zapraszam. A pewnie ta była misja, kurwa, nie? Misja. Afganistan, to nic. Bardzo fajny, polecam. Na Netflixie. No, ciasne przejście, chłopie, nie takie, że... Nie, to w ogóle odcinka. 45. I teraz jest w dół zaś. Gdzie? No w dół. Jazda? O kurwa, zsunęło mnie po tym. O kurwa. No i znowu 1000 metrów w dół. Nie! Mnie też! Gdzie jest Bronek? Bronek! Ciekawe, czy to nie jest kurwa, czy nie wróciliśmy. Jebno. Nie, niemożliwe. Tutaj. Może wiesz, była taka, nie? Kółko graniaste, ośmiokanciaste. Kurwa, pewnie zataczamy koło jakieś. Nie wyjdziemy stąd prawdopodobnie już nigdy, nie? Prawdopodobnie... O kurwa, są. Kurwa, dobra, macie. Są chłopaki. Co to było? Tutaj, na dole gdzieś jest. Krzyże. Tu są, dobra, tu są krzyże, na dole. Krzyże, czekaj, są dwa obok siebie, nie strzelajcie do nich. Ale jest kurwa zgarbiony, nie? Można na dół zejść i pokazać im krzyże, więc... Będzie git. Jaraj się. Boże, jak to on brzydliwie wygląda. Ej, ja nie chcę się jarać. O ja... Ukończył cię, kurwa! Jezus Maria. Może się zapiszemy i pojedziemy drugi odcinek nagrywać, co? Może ja. Ja możemy tak zrobić. Tak, ja, zróbmy ten, no. Zróbmy namiot. Tak mam 45, to... Jak zaraz strzelby ci przysadzę, nie? Gdzie jest ta plandeka, kurwa? Tam już, robię. O, dobra. Nie mogę znowu tylko tego, patyka. Będziemy patyka postawiać tydzień. Ja chyba nie mam patyka i dlatego... Ja mam. A nie mam przecież patyki, co tutaj mówi, że nie mam? Bo mam. Boże! Zwarcie było pierdolone, bo w czwórkę jeden patyk bo broń wyciągłem i strzeliłem jakby. Jezus Maria. Dobra. Co myślę, że w tym odcineczku to będzie na tyle, jak się podobało. Zostawiajcie łapeczki do góry, wpadajcie na kolejny do bolka, zobaczycie dalszą część tutaj tego. Fajnie, że udało nam się tą... No to jest w sumie karabin, jakaś snajperka, karabin. Zobaczymy, jak to będzie schować się tutaj... Kurwa, na powierzchni. A więc zapraszam do bolka. Do następnego, trzymajcie się, na razie. Cześć. Cześć. Ej, biegnie!